Tradycyjne spotkanie noworoczne odbyło się w sali witrażowej Kamiennogórskiego Ratusza. W spotkaniu udział wzięli samorządowcy, pracownicy instytucji podległych miastu, ale także przedstawiciele organizacji pozarządowych i duchowieństwa. Spotkanie noworoczne było okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy władz Kamiennej Góry z lokalnym biznesem, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi. Szanowni Państwo, minął kolejny 2015 rok. Jaki on był dla Was, to wiecie sami najlepiej. Czy warto go wspominać, czy lepiej o nim zapomnieć. Ja powiem kilka zdań na temat, jaki on był dla naszego samorządu, dla naszych instytucji, a tym samym dla funkcjonowania naszego miasta. W mojej ocenie był to rok dobrze przepracowany przez większość jednostek miejskich. Co za tym idzie, miasto funkcjonowało normalnie. Ominęły nas też kataklizmy, kryzysy, których coraz więcej w naszym kraju, na które czasami wpływu nie mamy. I to po pierwsze. Po drugie, był to rok bardzo mocnych przygotowań do pozyskania środków unijnych. Ostatni raz tak dużych środków unijnych. 22 gminy skupione wokół Wałbrzycha, w tak zwanej aglomeracji wałbrzyskiej, cały rok starannie się do tego przygotowywały. Czynimy to zresztą i nadal. Za kilka tygodni pierwsze wnioski będziemy składać. To oczywiście nie jedyny sposób pozyskania środków unijnych, ale o tym za chwilę. I to jakby drugi temat. Nasza aglomeracja jest jedną z najlepszych w Polsce, jeśli chodzi o przygotowanie do pozyskiwania tych środków. Trzecia sprawa. Bardzo znacząco w roku 2015 spadło bezrobocie w naszym mieście, co szczególnie nas cieszy. Powstało wiele nowych miejsc pracy. Oczywiście to nie jest zasługa samorządu, ale nie do końca bym się z tym zgodził. Są tu na sali przedstawiciele firm, którym staraliśmy się w ciągu roku pomagać, czy to poprzez decyzje administracyjne, czy przez systemy podatkowe. Także tutaj gdzieś ten nasz wkład niewielki, ale też był. I też pragnę przypomnieć, że miasto jest jednym z największych pracodawców. W kilkunastu jednostkach zatrudniamy ponad 500 osób. Burmistrz Krzysztof Świątek pozytywnie ocenił również współpracę z Nową Radą Miasta oraz organizacjami pozarządowymi. Na dzisiaj oceniam, że ta współpraca jest dobra. Wiadomo, że dla mnie organizacje społeczne to jest taki zaczątek społeczeństwa obywatelskiego. To jest ten pas transmisyjny, o tym będę mówił na spotkaniu. I uważam, że ta współpraca jest jak na nasze warunki nie najgorsza. Oczywiście mogło być lepiej, bo działa w Kamiennej Górze wiele organizacji, ale nie wszystkie są bardzo aktywne. My staramy się tym organizacjom wspomagać. Mnie bardzo cieszy, że nasze organizacje społeczne też bardzo dobrze współpracują z miejscowym biznesem, realizując różne zadania. Także mówiąc krótko, żeby nie przedłużać, ta współpraca myślę, że jest dobra, jeśli chodzi o miasto Kamienna Góra. Podczas spotkania głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Różański, który złożył zgromadzonym noworoczne życzenia. Z najczulszych cieł układam w nich srebrne dzwonki dzwonią. Kolędo, skojarz nam się dziś z przyjazną, ciepłą dłonią. Z najprostszych cię układam słów, niech w białej ciszy płyną. Kolędo, otul nas w ten dzień dobrocią jak pierzyną. Z okazji nowego 2016 roku, wpisując się w piękną polską tradycję, w imieniu pań i panów radnych Rady Miasta życzę Państwu wielu radosnych chwil i pomyślności w Waszych działaniach i pracy. Do życzeń dołączyła się również prezes Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Iwona Krawczyk. Moje serce bije tu. Jestem z Kamiennej Góry i działam na rzecz Kamiennej Góry. Spotykamy się dzisiaj, żeby z dumą i z optymizmem popatrzeć na nowy 2016 rok. I powiem tak, na dzisiaj 7,5 tysiąca miejsc pracy w strefie, z tego ponad 2,5 tysiąca w powiecie kamiennogórskim. Dynamiczny rozwój wszystkich zakładów, są tutaj ze mną prezesi z Autokamu, jest prezes, co prawda nie ze strefy, ale też dynamiczny rozwój widzę tutaj SOP i przed nami budowa nowych zakładów z przedszkolem i z hostelami. To dla nas nowa jakość. Życzę, szanowni Państwo, aby ten rok następny dla każdego z Was był i owocował w zdrowie
i radość. Spotkanie ubarwiły występy harcerskiego zespołu Liminis.